Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o tematach, które wyjątkowo polaryzują nasze społeczeństwo. A będzie m.in. o dylemacie sernikowym, związanym z rodzynkami albo ich brakiem, i będzie też nieco o polityce. Zanim jednak przypiszecie mi łatkę obrońcy którejkolwiek ze stron, pragnę uspokoić. Pomimo tego, że polityka będzie poniekąd motywem przewodnim tego odcinka, to jednak głównie pomówię o aktorach, producentach, reżyserach i innych ludziach związanych z filmem, którzy z pragnienia władzy, chęci zmian ustrojowych, własnych przekonań czy innych pobudek postanowili porzucić utartą ścieżkę kariery na rzecz polityki. Co ważne dla tego materiału, bez względu na obraną przez nich polityczną stronę. Dlatego jeśli w waszej ocenie padnie żart, który akurat obraża wasze przekonania, wybaczcie. Jak już to planowałem obrazić wszystkich porówno. Nie no dobra, odstawcie już ten bigos z gazu. Przecież nie mam zamiaru kogoś tu obrażać. Wiele z gwiazd i osobistości świata filmu, korzystając ze swojej popularności, sławy, rozpoznawalności, użyczyła swojej twarzy na rzecz kampanii wyborczych. Jedni by okazać poparcie dla jedynej według nich słusznej sprawy czy idei, ściskając wówczas dłonie kandydatów na Sejm czy Urząd Prezydenta w spotach wyborczych, a inni, korzystając z drogi na skróty i wykorzystując wcześniej zdobytą popularność i koneksję, decydują się na start z odpowiadającej im listy wyborczej. W końcu niezdecydowani wyborcy szybciej postawią krzyżyk przy znanym nazwisku. I w tym miejscu połączymy się z naszym specjalnym korespondentem. Halo, halo, Damianie? Czy popularność sprawiła, że Ronald Reagan został 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych? Nie dam sobie za to ręki uciąć, ale na pewno nie przeszkodziło mu to w objęciu tego stanowiska. Oddaję głos do studia. Jeszcze w szkole na teatralnych deskach stawiał swoje pierwsze aktorskie kroki. Już wtedy podkreślał, że było to jego wielkie marzenie. Karierę rozpoczął w latach 30., debiutując na ekranie w filmie Miłość w eterze. Na jej rozwój nie musiał długo czekać, a prawdziwą sławę przyniosła mu rola Drake'a McHugh w filmie King's Row. W międzyczasie, gdy wybuchła II wojna światowa, Reagan wspierał armię, występując w wojskowych filmach instruktażowych. A gdy jego gwiazda zaczęła powoli blaknąć, upatrzył swojej szansy w polityce, dołączając do Partii Demokratów. Z czasem zmienił front i jako republikanin zasiadł na stołku gubernatora Kalifornii, a niedługo po tym został pierwszym aktorem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Skoro wspomniałem już o gubernatorze Kalifornii, to chyba musimy pomówić o jeszcze jednym jegomościu. Chyba wiecie, kogo mam na myśli. Na długo przed pojawieniem się aktorstwa czy polityki, młodemu Arnoldowi Schwarzeneggerowi przyświecało jedno marzenie. Zostać kulturystą. Ciężary dźwigał już jako mały chłopak. I nie, to nie jest opowieść czyjegoś dziadka, który to za dzieciaka nosił worki ze zbożem przez kilka wsi. Arnold od 14 roku życia dźwigał sztangi. Jako utytułowany kulturysta zadebiutował na ekranie po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, w których upatrywał swojej życiowej szansy na rozwój. Z kiepskim angielskim, z mocno słyszalnym niemieckim akcentem i nazwiskiem niemożliwym do zapamiętania przez statystycznego Amerykanina, nie mógł liczyć na wiele. Zanim nastąpił przełom w jego karierze, łapał się wielu zleceń. Między innymi sesji, w których eksponował nieco więcej niż napięty muskuł. Z czasem dostrzeżono potencjał w jego sylwetce i zaczęto obsadzać go w roli osiłków. A pierwszą taką rolą była postać Herkulesa w niskobudżetowej parodii. Później pojawił się Conan Barbarzyńca i za wcielenie się w tę postać, aktor ten otrzymał pierwszą nominację do filmowej nagrody. Niestety do Złotych Malin. I nie, nagroda ta nie ma nic wspólnego z sesjami, w których brał wcześniej udział. Niewątpliwie największą sławę przyniosło mu pojawienie się w filmie Jamesa Camerona, Terminator. I to głównie ta rola ugruntowała jego pozycję w Hollywood. W latach 90. obok występów w Juniorze czy w Batmanie i Robinie pojawiła się też polityka. Na jej początku obok George'a Busha seniora, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zasiadł na czele prezydenckiej rady do spraw kultury fizycznej i sportu. Później jak jego wzór, czyli wspomniany wcześniej Ronald Reagan, został gubernatorem Kalifornii. W internecie można natknąć się na informacje, które sugerują, że Arnold Schwarzenegger mógł stać się wyborem Partii Republikanów do objęcia stołka prezydenta USA. Jednak ze względu na brak możliwości kandydowania na ten urząd osób nieurodzonych na terytorium zarządzanym przez Stany Zjednoczone, pomysł ten nigdy nie przeszedł do realizacji. Czasami na swojej drodze można spotkać osobę, której nie należy wkurzyć. To Clint Eastwood. Ten genialny aktor i świetny reżyser jest również osobą zaangażowaną w politykę. Choć sylwetka Clinta Eastwooda nigdy nie dorównywała budowie ciała Arnolda Schwarzeneggera, to jak do mało którego aktora przylgnęło do niego określenie twardziel. Twarz westernów, twardy glina, weteran wojenny.
bez względu na charakter roli, zawsze z przenikliwym spojrzeniem, gwarantującym respekt oponenta. Czy były prezydent miasteczka Carmel by the Sea, znajdującego się w północnej części Kalifornii, wywołuje podobne uczucia na scenie politycznej? Czy ma w sobie pierwiastek Walta Kowalskiego z Gran Torino? Pewnym jest, że aktualny członek partii libertariańskiej nie gryzie się w język, ale raczej nie do tego stopnia. Może ta zaciekłość bierze się z tego, że wśród partyjnych kolegów znajduje się Trey Parker, współtwórca serialu Miasteczko South Park. A może ze względu na wcześniejsze poglądy, w końcu Eastwood należał również do partii republikańskiej. Personalnie jest osobą, która ma dużo zastrzeżeń do poprawności politycznej, co niejednokrotnie podkreślał w wywiadach, w chyba najpopularniejszym z nich, w którym wypowiedział się o kandydaturze Donalda Trumpa na stołek prezydenta, wspomniał o powstaniu Gran Torino. Wówczas to jego współpracownik miał mu powiedzieć, że to świetny scenariusz, ale niepoprawny politycznie. Clint zabrał więc skrypt do domu, a gdy go ponownie przeczytał, wrócił następnego dnia do współpracownika, od progu rzucając: zaczynamy to natychmiast kręcić. A ja natychmiast zmieniam region. To były informacje z zachodu, a teraz przenieśmy się na wschód. W końcu nasi sąsiedzi mogą pochwalić się podobnym przykładem. Wołodymyr Zełenski, bo o nim mowa, przed kamerą występował dość często. Przy okazji kabaretów, które współtworzył, programów kulinarnych czy rozrywkowych. Takich jak odpowiednik Tańca z Gwiazdami, który swoją drogą wygrał. Jako aktor miał głównie okazję grywać w komediach romantycznych, odpowiednikach tych naszych Tylko mnie, Listy do Planety Singli. Udzielał się jako aktor dubbingowy, m.in. dubbingując Misia Paddingtona. Jednak największą popularność przyniosła mu główna rola w serialu komediowym Sługa Narodu. To w niej wcielał się w postać Wasyla, nauczyciela historii, który przez rządzenie losu stał się prezydentem Ukrainy. I to ta rola, jak można się domyślać, przyczyniła się w największym stopniu do kandydatury Wołodymyra na to stanowisko w prawdziwym życiu. W 2017 roku, gdy Wołodymyr dubbingował ponownie postać Paddingtona, jego współpracownicy zarejestrowali partię polityczną o tej samej nazwie, co popularny za naszą wschodnią granicą serial. Dwa lata później obok urzędu prezydenta partia Wołodymyra uzyskała w przedterminowych wyborach większość bezwzględną w Sejmie. To przykład, jakby w naszym kraju miał rządzić, dajmy na to, Artur Żmijewski. W sumie to nie takie głupie. Taki człowiek przydałby się w rządzie. Wykształcenie ma, bo to w końcu zielonogórski lekarz. Z ludźmi rozmawiać potrafi, bo w końcu to ksiądz detektyw. No i defibrylator też jakiś sprzeda. Przecież ma doświadczenie w handlu bronią, zdobyte w psach. A teraz czas na blok poświęcony naszej ojczyźnie. Tu też jest kilka przykładów, a niektóre z nich mogą być nawet nieco mniej oczywiste. Ale na start muszę krótko wspomnieć o najpopularniejszym, choć krótkim przykładzie świata filmu. Bo jak często zdarza się, aby duet młodych aktorów, braci, a do tego bliźniaków, w dorosłym życiu został duetem rządzącym w kraju. Bracia Kaczyńscy swoją filmową karierę rozpoczęli i zakończyli na filmie O dwóch takich, co ukradli księżyc, w reżyserii Jana Batorego. Krótka filmografia, a więc i krótki akapit o nich. Dużo dłuższy nie będzie w przypadku Pawła Kukiza. Każdy szybciej skojarzy go ze światem muzyki niż filmu i w sumie słusznie, bo jednak na tym polu odnosił największe sukcesy. Jednak na długo przed rozpoczęciem kariery politycznej, gdy jeszcze delikatnie mówiąc gardził tym środowiskiem, wystąpił w kilku filmach, z których na uwagę zasługuje ten, którego tytuł kojarzyć możemy z męką egzystencjonalną i bólem związanym z przemijaniem. Poniedziałek. W tej produkcji poseł Paweł wciela się w rolę Dawida, który za namową przyjaciela Mańka postanawia ściągać długi od dłużników swojego szefa. Obok Poniedziałku w większej roli zobaczyć możemy go we Wtorku, w filmie Samotność w sieci czy serialu Matki, żony i kochanki. Seriale to niewątpliwie środowisko dobrze znane Dominice Chorosińskiej. To aktorka, którą prócz krótkiego stażu na stanowisku ministra kultury i dziedzictwa narodowego większość osób skojarzy z serialem M jak miłość. Jednak to nie jedyny serial, w którym miała przyjemność wystąpić. Jej pełna filmografia bogata jest w rodzime produkcje, wśród których obok dwójkowego serialu obyczajowego znajdziemy Prawo Agaty, Pierwszą Miłość czy Na Wspólnej. Zanim o kolejnych przykładach, czas na żart nadesłany przez jednego z widzów. Na co zwraca uwagę aktorka dbająca o linię i każdy polityk? Na dietę. Reżyserka, byście naprawdę to zaakceptowali? Wśród społeczeństwa zdecydowanie większym szacunkiem darzy się strażaków niż polityków czy aktorów. Nic więc dziwnego, że tym zawodem zajął się swego czasu poseł Grzegorz, którego nazwisko skojarzyć możecie z innym określeniem na heroinę. A mówię w ten pokręcony sposób, bo rzekomo YouTube ucina zasięgi za wypowiadanie tego nazwiska.
Niezły absurd. Poseł Konfederacji, zanim na dobre zajął się polityką, obok pracy w rozgłośniach radiowych, odpowiedzialny był za reżyserię czy scenariusz w ponad 20 produkcjach. Choć w większości są to produkcje historyczne czy ideologiczne, takie jak na przykład Plusy dodatnie, Plusy ujemne, to akurat film opowiadający o współpracy Lecha Wałęsy i SB, to znajdą się też takie kwiatki, jak na przykład serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej, Warto kochać. Podobny, choć znacznie bardziej subiektywny klucz doboru tematów swojej filmowej pracy twórczej wybrała posłanka Joanna Lichocka. Już po samych tytułach jej czterech filmów dokumentalnych, które miała okazję wyreżyserować, można domyślać się, na czym skupiają się prace tej autorki. A te tytuły to Mgła, Przebudzenie, Pogarda i Prezydent. A na koniec przykład, którego braku pewnie byście mi nie darowali. Występował w kabarecie Tej, w kabarecie Olgi Lipińskiej, prowadził program satyryczny Ale Plama, a przede wszystkim zagrał w wielu filmach i serialach, w których na czoło stawki wysuwają się takie produkcje jak Killer, Zmiennicy czy Tygrysy Europy. Janusz Rewiński, o którym mowa, to również aktor, który z polityką miał i ma trochę wspólnego. W 1991 roku dostał się do Sejmu z ramienia partii stworzonej na fali popularności programu telewizyjnego Skauci Piwni. PPPP, czyli Polska Partia Przyjaciół Piwa, we wspomnianym wcześniej roku wprowadziła do Sejmu 16 posłów. Ten sukces nie trwał jednak zbyt długo. Na początku partia podzieliła się na dwa obozy – małe piwo i duże piwo. I to pomimo jakże wzniosłego hasła, którym dzielił się pan Janusz. Piwo nie jest ani ciemne, ani jasne. Jest po prostu smaczne. W następnych wyborach znaczna część posłów PPPP kandydowała z ramienia klubu parlamentarnego Polskiego Programu Liberalnego, wśród których znalazł się również Janusz Rewiński. Z nieco świeższych politycznie aktorskich wyborów w 2019 roku pan Janusz zagrał w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważacie, że Sejm, Senat, samorząd czy stołek prezydenta jest odpowiednim miejscem dla aktorów i innych osób zaangażowanych w film? Czy doceniacie filmowy kunszt takich osób, pomimo ich upodobań politycznych? Mam nadzieję, że mój obiektywizm był w waszej ocenie wystarczający. Ale na koniec muszę to powiedzieć. I niech to odpowiednio wybrzmi. Jebać sernik z rodzynkami. I to właściwie wszystko, co dziś dla was przygotowałem. Może ten mój program, te prowizoryczne studio, a szczególnie ten mały stół, to nie jest kanał Zero. Ale z drugiej strony to też nie jest schowek na miotły. Mówię jak jest, tu Kwiatkowski, trzymajcie się do następnego. Cześć.